Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Dzisiaj jest 10 sierpnia i wiem, miałam sobie zrobić małą przerwę przed nagrywaniem, no ale niestety nie potrafię. Mamy poniedziałek, a ja właśnie wychodzę na PKS, bo jadę do Jastrzębiej Góry, do koleżanki. Zabieram Was ze sobą. Dziś teraz nie powiem Wam zbyt dużo, bo zaraz się spóźnię, ale na pewno się jeszcze do Was odezwę i pokażę Wam trochę Jastrzębiej Góry. Jestem już w Jastrzębiej Górze. Niestety były korki we Władysławowie, więc jechałam prawie 2 godziny, no ale cóż, zdarza się. Przepraszam Was za ten chaotyczny wstęp, no ale tak wyszło. Wstałam dzisiaj koło godziny 8, a o 10 już miałam PKS, więc chciałam się wyrobić. Miałam też ochotę dzisiaj się malować. Teraz jestem już u koleżanki, później Wam podam namiarek, bo jest to bardzo fajne miejsce, gdzie można sobie znaleźć nocleg w Jastrzębiej Górze. Napiszę Wam tutaj na dole. A teraz jest godzina 12 i będziemy coś jadły, gadały, wiecie, takie babskie spotkanie. Bardzo się na nie cieszę, bo w domu koleżanki nie widziałam i myślę, że to będzie naprawdę fajny dzień. Jest już po godzinie 1 i właśnie ruszam na miasto. Zostanie mi pokazana Jastrzębiej Góra, bo powiem Wam szczerze, że chyba byłam tylko raz tutaj. Jakoś nie wiem, nie przypadam za tym kierunkiem, bo korki mnie zniechęcają do podróżowania. Nie jest fajne grzać się godzinę w zaduszonym albo dwie zaduszonym PKS-ie, kiedy jedzie się na kroki, ale niestety taki urok półwyspu. Ale teraz Wam podstawię jakieś przebitki, jak będziemy na mieście. Polski. Jak widzicie, jest za mną obelisk. Jest to bardzo fajne miejsce. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że w Jastrzębiej Górze znajduje się coś takiego. Dziękuję koleżance, że mi to pokazała. Fajnie zobaczyć. Jak widzicie, za mną jest morze, albo nie widzicie. Bardzo miło spędzamy czas. Jest super pogoda. Jest ciepło, ale nie gorąco. I mamy najlepszą przewodniczkę. To idziemy dalej.
godziną trzecią i ja właśnie czekam na PTS do Redy i wracam do domu. Mam jeszcze trochę spraw do załatwienia na mieście, ale o co chodzi, to wam później pokażę. Mam nadzieję, że się ucieszycie. Szkoda, że musimy już wyjeżdżać, no ale cóż, takie życie. Na pewno będzie jeszcze jeden vlog ze Strzebej Góry, bo na pewno tutaj wrócimy. Ale teraz już chowam kamerę, bo chyba jedzie PKS. Witam was już z mojego pokoju. Jest godzina 16:30, a ja niedawno wróciłam. Mimo, że był to bardzo krótki wypad, trochę się zmęczyłam, bo jednak w PKS-ach jest gorąco. Nie jest to taka super komfortowa jazda, ale jest dobrze. Teraz wam chciałam trochę opowiedzieć o właśnie o tych PKS-ach. W tamtą stronę jechałam PKS-em niskopodłogowym i warunki były naprawdę fenomenalne. Jedynym minusem były, tak jak wam wspominałam, ogromne korki we Władysławowie, gdzie oczywiście jest zjazd na Hel, na Jastarnię. I tam po prostu staliśmy chyba 40 czy 50 minut PKS-em i jechaliśmy na kroki. I wiecie, w pełnym słońcu, dusznym autokarze i to nie była przyjemna część podróży. Ale później już jechało się naprawdę fajnie. Niestety w drugą stronę autokar przyjechał wysoki, ze schodami. Niestety było to dość duże utrudnienie. Koleżanka pomogła wsiąść, całe szczęście. Ale kierowca jechał bardzo zamaszyście i to nie było fajne. Dlatego widzicie, mimo że linia jest obsługiwana teoretycznie przez wszystkie niskopodłogowe autobusy, czasami się jednak zdarzy, że zostanie wysłany wysokopodłogowy. Dlatego trzeba mieć to na uwadze, niestety. Ale powiem wam, że nie sądziłam, że jednak mam możliwość jechania w tamtą stronę. Tak jak wam wspominałam, staram się w wakacje nie jechać w kierunku Helu, Władysławowa, Polska, bo słyszały mnie korki, ale dzisiaj miałam ważny powód, dlatego tam pojechałam. Wiem, że jeszcze postaram się raz pojechać do Jastrzębiej Góry. Czy was zabiorę ze sobą, nie wiem. Nie wiem, czy będziecie chcieli drugi podobny vlog, ale cóż. Dlaczego wróciłam tak szybko? Po pierwsze, chciałam ominąć korki. Po drugie, tak jak wam wspomniałam, miałam pewną sprawę do załatwienia. Dlatego też wybrałam taką, a nie inną godzinę. A co takiego załatwiłam? Powiem wam, że dostaję coraz więcej komentarzy, pytań prywatnych oraz zapytań na Snapie, czy można mi wysyłać listy, paczki. I właśnie to poszłam załatwić. Tutaj na dole wam napiszę dokładnie i możecie do mnie wysłać pocztówkę, list albo paczkę. Mam prośbę. Jeżeli was nie stać, to wyślijcie mi chociaż list albo kartkę z wakacji. Będzie mi naprawdę bardzo miło. I ja nie będę mówić tak jak wszyscy, oj, nie wydawajcie pieniędzy na mnie. Jeżeli chcecie, wyślijcie mi coś. Ale tylko jeżeli nie jest to dla was problemem. Za wszystko będę wdzięczna, ale też o nic was nie proszę. Jeżeli ktoś ma ochotę, tutaj ma adres. Ja będę odbierać te przesyłki na poczcie. Za jakiś czas ten adres się zmieni, bo staram się o skrytkę. Na razie jestem w trakcie załatwiania, więc jeżeli będę miała już skrytkę, to was o tym poinformuję. Ale teraz normalnie można wszystkie przesyłki do mnie przesyłać. Mam nadzieję, że się ucieszycie z tego powodu. Ja też bardzo się cieszę, że możecie do mnie teraz już pisać, bo uwielbiam dostawać kartki pocztowe, w szczególności listy. Jeżeli mi wyślecie kopertę ze znaczkiem, albo ktoś już zapomni, to odeślę. Postaram się odpisywać na wasze listy w ramach moich możliwości. Więc myślę, że to będzie taka forma integracji fajna. Po drugie, ja uwielbiam dostawać listy i będzie mi przymiło, jak ktoś do mnie napisze. Ja teraz idę zjeść obiad, bo jestem bardzo głodna i wykończona. Muszę się trochę napić herbaty. I tak, wbrew pozorom, ja w taką ładną pogodę lubię wypić ciepłej herbaty. Wydaje mi się, że fajnie ona gosi pragnienie, dostosowuje też organizm do wyższych temperatur i tak, jestem szaleńcem, który w upały pije gorącą herbatę. Może nie taką, wiecie, bardzo gorącą, ale taką ciepłą. To jest moja miłość herbata, więc rozumiecie. Później na pewno się do was odezwę. Jeszcze dzisiaj na pewno idę na wieczorną mszę świętą, a co będzie dalej, to zobaczymy. Dlatego widzimy się później. Jest 17:30, a ja zasiadłam właśnie do nagrywania gry. Chciałam wam pokazać, bo jest to bardzo, bardzo fajna gra. Pierwszy gameplay jest już na kanale Magunia Plays. Dlatego jeżeli chcecie, to wbijajcie. A ja teraz będę nagrywać i po 6:00 idę na mszę
Tak jak Wam wspomniałam, i okazało się, że idę również na spacer. Nie wiem, czy Was zabiorę, zobaczę. Dlatego widzimy się później, a ja zasiadam do grania, montowania, abyście mieli co oglądać. Jestem już w domu, jest około godziny 20. Byłam na krótkim spacerze i pogaducha z inną koleżanką. No ale niestety nie nagrywałam nic dla Was. Stwierdziłam, że chcę poświęcić czas na rozmowę. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Radę jeszcze zdążę Wam pokazać, więc nie ma się co bać. Teraz powiem Wam szczerze, że mam ogromny dylemat, bo z jednej strony jestem bardzo śpiąca. Z drugiej strony mam bardzo dużo roboty i chcę też jeszcze dzisiaj zmontować większość tego vloga, żeby Wam jutro wrzucić. W dodatku muszę zmontować gry, ponagrywać i skończyć, bo jeszcze tego Joe's Dinner nie skończyłam nagrywać. I tak nie wiem co robić. W dodatku cały dzień nie oglądałam nowych filmów na YouTube, więc mam trochę zaległości. Cały czas się zastanawiam, czy mieć to wszystko gdzieś i pójść spać, czy coś dla Was zrobić. I znając życie, wygra to, że zacznę robić. Więc teraz nie będę tutaj Wam przedłużać i gadać bzdur, tylko po prostu zabiorę się za robotę. W międzyczasie może zrobię Wam jakieś przybitki, ale nie chcę w każdym vlogu robić Wam przybitek w stylu pracuję na kompie i cały czas te same sceny, bo myślę, że to będzie nudne. Jeżeli będę robić coś fajnego, czy też coś fajnego oglądać, to Wam pokażę. Przypomniało mi się, że mam do Was jeszcze jeden temat, dlatego odpaliłam kamerę. Mam pytanie, jakie vlogi lubicie? Czy mam nagrywać vlogi tylko w dni takie jak dzisiaj, kiedy gdzieś jadę, biegam, załatwiam itd.? Czy chcecie też vlogi domowe? Bo nie wiem, co Was interesuje. Jeżeli lubicie vlogi domowe i chcecie zobaczyć, jak wygląda czasami moja codzienność, ale uprzedzam, jest strasznie nudna. Polega głównie na spaniu, jedzeniu, komputerze i załatwianiu bieżących spraw, to piszcie. Spróbuję nagrać dla Was taki w miarę krótki, ciekawy vlog. Ale nie obrażę się, jeżeli napiszecie, że wolicie vlogi wyjazdowe. Ja niedługo idę już zmywać makijaż, bo jest 9:30. Oczywiście do spania mi jeszcze daleko, ale muszę powiedzieć, że jest sukces. Montowanie gier idzie dobrze, więc jestem zadowolona, bo mało mi też senność odchodzi. Chyba nie będę Wam zamulać za bardzo. Na pewno się jeszcze kilka razy do Was odezwę. Chciałam Wam coś pokazać. Od zeszłego weekendu wciągnęłam się w Pretty Little Liars. I powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że aż tak spodoba mi się ten serial. W tej chwili są publikowane chyba w Stanach odcinki z 6 sezonu. Ja na razie jestem na 1 sezonie, obejrzałam chyba 5 czy 6 odcinków. Ale jestem mega zachwycona tym serialem. I powiem Wam szczerze, że słyszałam na niektórych kanałach, że to jest dobry serial, ale dopiero Julia Kobus mnie przekonała. I nie żałuję, że zaczęłam oglądać, a dokładnie przekonała mnie jednym snapem, gdzie strasznie przeżywała to, że chyba już wie, jak to jest, a ja mówię, ale o co chodzi w tym serialu? Postanowiłam dać mu szansę, obejrzałam pierwszy odcinek i tak się wciągnęłam, że jednej nocy nie mogłam spać, tylko oglądałam 3 odcinki z rzędu do 3 w nocy. I teraz właśnie sobie zacznę oglądać jakiś odcinek, bo gra mi się montuje. A potem zacznę składać vloga, więc pewnie bardzo późno będzie znowu, jak Wam pokażę, że o której idę spać. Jeszcze chciałam Wam pokazać tutaj rozświetlacz, ale o, widać go. To jest ten z Lovely, który kupiłam niedawno. Jeszcze go nie było w holu, już go Wam drugi raz pokazuję. Ale specjalnie opóźniam hol, bo czekam na pewną przesyłkę. I dzisiaj użyłam właśnie tego rozświetlacza, ale tego silver, bo wszyscy na YouTubie zachwalają ten gold, że niby jest to zamiennik Merylu, ale mi dzisiaj pasował ten srebrno-różowy. I powiem Wam, że naprawdę daje niesamowity efekt. Ja tylko musnęłam pędzlem i cały dzień się utrzymywał, miał piękny, zdrowy blask, więc jestem pod ogromnym wrażeniem. I wydaje mi się, że ja jednak mam chłodny typ urody, bo zauważyłam, że właśnie takie srebrne rozświetlacze lepiej mi pasują. Dlatego jeżeli ktoś nadal nie jest taki przekonany jak ja do niedawna, to gorąco Wam polecam te produkty. Teraz możecie już na mnie oficjalnie nakrzyczeć, bo zobaczcie proszę, która jest godzina, a ja zamiast spać
montuję dla Was tego vloga. I stwierdziłam, że to jest aż tak głupie, że muszę Wam to pokazać, żebyście na mnie nakrzyczeli. A tak na serio to tak bardzo chcę Wam jutro opublikować ten film, żebyście mieli, tak jak zawsze we wtorek, nowy materiał, że siedzę po nocach, żeby go zmontować. Jak widzicie, jest strasznie pociechany. Jeszcze jak odpaliłam kamerę, to program zaczął mi głupieć. Normalnie nie ma tych czarnych pasków, ale musiał dać popis artystyczny. Dlatego ja siedzę i montuję, i montuję, i montuję. Mam nadzieję, że niedługo skończę, chociaż jeszcze trochę przede mną. Później na koniec pokażę Wam standardowo, o której idę spać. To aż wstyd się przyznać, ale zobaczcie, o której kładę się spać. Vlog jest zmontowany i się wrzuca, więc moje zadanie jest wykonane. I jak zawsze, jak nagrywam vloga, to mam masę kabli. Wybaczcie, jeszcze tego nie dałam rady posprzątać. Jutro to zrobię. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i spędzenie tego dnia dzisiaj razem ze mną. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału. Na kolejny film zapraszam w czwartek. Trzymajcie się, cześć.